Miód Manuka jest miodem naturalnym. Powstaje w najczystszym terenie świata, czyli w Nowej Zelandii. Produkowany jest przez pszczoły z krzewu zwanym Manuka. Miód Manuka charakteryzuje się substancją bakteriostatyczną, metylgioksalem, który zawiera kilkadziesiąt razy w większym stężeniu niż w innych miodach. Ta substancja wyróżnia go spośród wszystkich miodów. Jakie zastosowanie może mieć? Oczywiście najczęściej w infekcjach, w okresie jesienno-zimowym, kiedy pojawiają się masowo, lawinowo infekcje wśród pacjentów. Miód Manuka ma właściwości bakteriostatyczne, znacznie wspiera proces powrotu do zdrowia. Miód Manuka stosowany jest także w trudno gojących się ranach, kiedy znajdują się one na przykład u cukrzyków na podudziach czy w jakichś innych miejscach. Stosowanie bezpośrednio na ranę, przynajmniej dwa razy dziennie, w późniejszym okresie nawet już raz, powodowało wyleczenie w ciągu 14 dni tych trudno gojących się ran. I tak samo u młodych ludzi, kiedy pojawiają się zmiany hormonalne, gra hormonalna powoduje, że pojawia się trądzik na twarzy, tak samo stosowanie miodu Manuka przynosi poprawę. W pewnych sytuacjach miody Manuka mogą zastąpić farmaceutyki, myślimy tu o antybiotykach, kiedy mamy łagodne infekcje, ale są sytuacje, kiedy sam miód na pewno nie wystarczy. Kiedy infekcja typu zapalenie płuc, czy kiedy są to ostre infekcje, kiedy nie wystarczy samo działanie bakteriostatyczne, ale potrzebujemy działania, które po prostu zabija bakterie. Miód Manuka jest produktem spożywczym, dlatego nie ma jasno określonego dawkowania, natomiast zaleca się spożywać go na czczo, najlepiej 2-3 łyżeczki 20 minut przed posiłkiem, albo jeżeli ktoś ma taką możliwość, 3 razy po jednej łyżeczce przed każdym posiłkiem. Bardzo dobrze też sprawdza się jako dodatek do wszelkiego typu mikstur oraz koktajli zdrowotnych.